Proszę bardzo, oskarżony będzie łaska. Wysoki sądzie. Krótko bardzo chciałem powiedzieć, ponieważ zdaję sobie sprawę, że na tej sali nie jestem zbyt chętnie słuchany i rozumiem to całkowicie. Lub może inaczej. Przepraszam, wysoki sąd, ale posłużę się kartką, jeżeli można. Proszę bardzo. Więc tak jak powiedziałem, znaczy nie jestem zbyt dobrze słuchany i rozumiem to wszystko. Lub raczej może wszystko, co dotyczy mnie i minus, jest wysłuchiwane i przyjmowane raczej w sposób jakiś bardziej zrozumiały, bardziej naturalny, jest to bardziej naturalne, normalne dla mordercy, zbrodniarza, bandyty, jak ktoś mnie określa. Inaczej może jeszcze. Każdy natomiast mówi, że tak to określa, ludzki odruch. Po prostu stwierdzenie każde, że byłem normalnym człowiekiem, z jak najbardziej ludzkimi odruchami, wywołuje na sali szmer niezadowolenia, szmer niechęci. Chciałem tu przypomnieć chociażby moją odpowiedź na zapytanie wysokiego sądu. Jak postąpiłbym, gdybym stwierdził, że dzieci te żyją. Było to kilka, w zeszłym tygodniu to też. Szczególnie bo inne tak więc uważam, wysoki sądzie, bezsensowne byłoby chyba w tej chwili, w ostatnim moim słowie, stwierdzenie, że kiedyś byłem normalny, że zawsze kochałem dzieci i zawsze starałem się zrobić dla nich naprawdę jak najwięcej dobrego. Zresztą, jeżeli nawet mnie nie wierzyć, to wysoki sąd niedawno wysłuchał świadków, którzy znali mnie kiedyś, znali mój stosunek do dzieci, do młodzieży. I wypowiadali się do tej, po prostu się wypowiadali, jaki byłem. Potworem nie byłem, już na pewno nie w stosunku do dzieci. Pozwolę sobie, wysoki sądzie, na taką trochę fantazję, że gdyby rozpatrywać kwestię całkowicie obecnie nierealną, to znaczy wracam do zawodu, pracuję w szkole wśród młodzieży, wracam do życia, jakiego zostałem pozbawiony we wrześniu 1986 roku. Na pytanie, czy sprowadzam chłopców do mieszkania, odpowiem nie, na pewno nie. Wiem, że nie byłoby takiej potrzeby i na pewno nie doszłoby wówczas do jakiegokolwiek czynu zabronionego przez prawo. Teraz na pytanie lekarza odpowiedziałem, że sądzę, że chłopców sprowadzą nadal, ale jest to, po prostu tak mi się wydaje, jest to rozważanie oczywiście czysto teoretyczne i dotyczy tylko warunków, w jakich znajdowałem się od kwietnia 1988 roku i wcześniej do momentu powołania mnie do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Więc warunków, które po prostu przyczyny te zrodziły się i nie ustawały. Mówiłem to już wielokrotnie i jeszcze raz tylko powiem, że po prostu było to ode mnie silniejsze, nie umiem tego w inny sposób wytłumaczyć. To wiem, że w końcu wydarzyła się rzecz straszna, najpierw jedna, później druga jest do tej chwili rzeczą dla mnie całkowicie niezrozumiała. Czy robiłem to z premedytacją? Na pewno nie, bo czemu po prostu tych zwłok nie ukryłem w taki sposób, że nie zostały one znalezione? Czemu zostawiałem ślady, czemu w końcu działam chaotycznie, o czym świadczy chociażby sposób owijania zwłok? Wiele pytań jeszcze możemy postawić. Z premedytacją na pewno nie działałem. Niejednokrotnie również byłem pytany, czy żałuję tego, co stało się i zawsze niezmiennie odpowiadałem, że tak. Również teraz chciałem powiedzieć, że żałuję tego. Bardzo żałuję. Podczas moich rozmów z lekarzami na oddziale psychiatrycznym aresztu śledczego w Warszawie, Marszałka Mokotów, niejednokrotnie byłem pytany właśnie przez tych lekarzy, dlaczego się pan nie leczył. I sądzę, że jest to również i moja, w tym właśnie, że nie leczyłem się, leży moja zasadnicza wina, główna wina. Widocznie wtedy mogło to jeszcze coś po prostu zmienić, na pewno zapobiec tej tragedii. To, co we mnie tkwi, lekarze określili nie jako chorobę, a raczej przypadłość. Pan profesor Bukowczyk stwierdził, że równo stosowana praktyka w naszym kraju, jak i istniejący tu aparat penitencjarny, czyni niemożliwym w przypadku takim jak mój opiekę i leczenie, jak to określił, hormonalne. Jest to obecnie w naszym kraju po prostu niemożliwe, chociaż ten sam pan profesor Bukowczyk zakłada, że wobec ciągłego rozwoju medycyny nie będzie ona wkrótce bezsilna wobec takich jak mój przypadku. Pan docent Starowicz również stwierdza niemożliwą terapię, gdyż wiązałaby się ze stosowaniem drugiego leku. Po prostu cena lekarstwa przewyższa wartość pacjenta. Podczas śledztwa starałem się otworzyć wypadki z krytycznych chwil. Często jednak podawałem fakty nieprawdziwe i to nie po to, by wprowadzić kogokolwiek w błąd, ale dlatego, że po prostu miałem faktyczne kłopoty z przypominaniem sobie niektórych zdarzeń. Po prostu starałem się stworzyć prawdopodobne i logicznie wiążące się z całością wersje, by nie użyto wobec mnie określenia zasłania się niepamięcią, co i tak w końcu zastosowano. Wierzę, że wysoki sąd przy wydawaniu wyroku weźmie pod uwagę również wypowiedzi lekarzy, o których wspomniałem. Wierzę też, że wysoki sąd nie ma, jak również prawo,
w herbie miecza przebijającego koronę, o symbolice, jakiej dowiedzieliśmy się tutaj podczas trwania tej rozprawy. I wierzę, że wyda sprawiedliwy wyrok, o co właśnie chciałem prosić w tym ostatnim słowie. Dziękuję. Proszę oskarżonego, może jeszcze jedna rzecz. Oskarżony w dalszym ciągu utrzymuje, że działał sam? Tak, oczywiście, wysoki sędzio. Dziękuję bardzo, proszę spocząć. Postanowienie zapiszemy w protokole. Na podstawie artykułu 358, paragraf 1 i 3 Kodeksu Postępowania Karnego Sąd Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim w drugim Wydziale Karnym w składzie tu obecnym orzeka w stosunku do oskarżonego Mariusza Trynkiewicza jedną karę łączną w postaci kary śmierci z pozbawieniem praw publicznych na zawsze. Jak wiem, obrońca złożył już rewizję wyroku. Tak, i to złożył ze względu głównie na... Znaczy złożył oczywiście ze względu na mnie. Jednak ja jako ja to istnieje dla swoich rodziców i po prostu dla nich chciałbym tylko żyć, bo to będzie kara śmierci, jaka jeżeli by została wykonana, to będzie karą głównie dla moich rodziców, dla osób najbliższych mi.